Cześć, mam na imię Albert i dzisiaj powiem Ci wszystko, o czym musisz wiedzieć cappuccino MCT przed zakupem produktu. Mam też kilka bardzo ważnych ostrzeżeń, więc proszę, zwróć szczególną uwagę na to, co mam do powiedzenia. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, jest: uważaj, gdzie kupujesz cappuccino MCT, ponieważ fałszywe wersje są sprzedawane nawet na Amazon. Kupuj bezpiecznie na oficjalnej stronie internetowej. Aby Ci pomóc, zostawiłem link do oficjalnej strony w opisie filmu. Co to jest cappuccino MCT? Cappuccino MCT, czy to naprawdę działa? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nigdy nie udało Ci się schudnąć w smaczny sposób? Cappuccino MCT przyszedł, aby to zmienić. Dzięki połączeniu oleju MCT i naturalnej kawy, cappuccino MCT jest znane jako kawa kuloodporna. To oznaczenie nie jest przypadkowe, synergie tych dwóch składników zapewnia niesamowite rezultaty. Olej MCT składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych w postaci średniołańcuchowych trójglicerydów. W przeciwieństwie do swoich długołańcuchowych krewnych, kwasy te mają niezwykle korzystny wpływ na organizm człowieka, a zwłaszcza na proces odchudzania. Z drugiej strony kawa znana jest ze swoich niezwykłych właściwości, głównie za sprawą obecności kofeiny. Oprócz tych silnych składników, cappuccino MCT zawiera również inne składniki, które przyczyniają się do zdrowego odchudzania, takie jak olej MCT, garcinia kambodży, inulina, chrom, guarana i kofeina. Wszystkie te składniki współpracują ze sobą, aby zapewnić widoczne rezultaty. Wypróbuj cappuccino MCT już teraz i daj się zaskoczyć efektom. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem tak pysznego odchudzania. Cappuccino MCT przyspiesza spalanie kalorii, zmniejsza odkładanie się tłuszczu, zwiększa uczucie sytości po posiłkach oraz pomaga kształtować sylwetkę. Mam nadzieję, że ta krótka recenzja cappuccino MCT pomógł Ci. Moja rada: cappuccino MCT ten jest teraz z rabatem, zamów swój już teraz, korzystając z linku w opisie filmu, zanim się skończy. Nie pozwól, aby małe problemy przerodziły się w duże problemy.